łapy w górę, łapy w górę, łapy, łapy, łapy w górę, łapy w górę, łapy, łapy, łapy w górę, o pole hałas! Myślę, że dzisiaj jestem i ja, i ty zwycięzcą, ponieważ ja mam zespół Tureta i mam Tureta. Jak najbardziej jestem obecny, siemanko. Może tak no, na rozgrzewkę po prostu, jak publika w Opolu. Super, wiesz, bardzo pozytywnie, w ogóle zostaliśmy bardzo pozytywnie odebrani, cieszę się, publika żywa, leciała z nami wszystkie utwory, wszystko znali, świetnie się bawili, przez co i my się świetnie bawiliśmy, że tą, no praktycznie zawsze dbamy o to na naszych koncertach, żeby tak to wyglądało, więc super, chcielibyśmy tu już wrócić na pewno na ten moment, mogę to już powiedzieć, że chciałbym. A z poprzednich koncertów, które zagrałeś w ramach Good Luck Tour, jak oceniasz? W ogóle jesteś zadowolony z tego, co się dzieje w klubach na twoich koncertach? Tak, jak najbardziej, wiesz, przychodzi dużo ludzi, ci ludzie się bawią, kumają naszą muzykę, jakby cały hejt związany z moją osobą zostaje w internecie, bo mówię, jakby na koncertach pozytuję, bo jakby, wiesz, się już trochę zaplułem, zmęczony po koncercie. Jakby panuje zawsze bardzo pozytywna atmosfera, ludzie są do nas pozytywnie nastawieni, to często my jedziesz do nich i to jest fajnie spędzony czas, myślę, że i dla publiki, i dla nas za każdym razem, nie? Czy gramy G7 Tour, czy będziemy grać inne trasy, to zawsze o to dbamy i jest kozak. Zresztą o to chodzi, tak? A jutro macie jakiś koncert? Nie, wiesz co, jutro akurat niedziela jest, nie, jutro nie gramy, wczoraj graliśmy w Gdańsku. Jutro mamy wolne akurat, nie? Aczkolwiek od przyszłego tygodnia znowu orka, ale to jest bardzo przyjemny wysiłek. Zresztą gadaliśmy o tym jeszcze wcześniej, już przed nagraniem, nie? Że zapierdzielamy mocno, fakt z faktem, może i organizm się męczy, ale w głowie człowiek się cały czas napędza, bo jakby jesteśmy na dobrej drodze. Powiedziałeś też, zanim było to na wizji, że jeżeli człowiek pracuje, ale wykonując ten zawód, który kocha, to już tak naprawdę nie jest praca. Tak, bo jeśli, wiesz, no praca ogólnie, praca, może bardziej takie określenie jak robota, kojarzy się, wiesz, z takim typowym wstawaniem, klepaniem 8-16, jeszcze inaczej, jak przykładowo możesz pracować normalnie od 8 do 16, ale jeśli pracujesz w zawodzie, w którym się na przykład spełniasz i ci to sprawia przyjemność, to też nie odczuwasz tego i nie czekasz z zegarkiem do 16, aż wyjdziesz, tylko zajmujesz się jakby projektem, bo w ten sposób rozwijasz siebie i to tak naprawdę nie tyczy się tylko branży, w której ja siedzę, ale i w ogóle, jeśli człowiek realizuje siebie i spełnia się w tym, to nie może automatycznie, nie określa tego jako tej takiej typowej roboty czy pracy, tylko po prostu ciśnie, nie? Więc ja też kiedyś usłyszałem takie słowa, rób to, co lubisz, a nie będziesz musiał pracować, bo to się gdzieś tam psychicznie moim zdaniem napędza w taki sposób. A zanim zacząłeś robić to, co robisz, czyli rapować, słyszałeś może takie opinie, że masz tego nie robić, bo ci to nie wyjdzie i tak dalej? Czy chcę po prostu zapytać, czy w twoim życiu było coś takiego, że poszedłeś na przekór trochę ludziom, którzy byli wokół ciebie? Wiesz co, jeśli chodzi o takie głosy, pojawiały się takie głosy. Mi się wydaje, że w każdym otoczeniu, kiedy ktoś robi coś innego, też ryzykownego, tak, jakby odstającego trochę od normy jakby otoczenia, co wiąże się z jakimś ryzykiem i kiedy jest pytanie, czy to może wyjść, czy nie wyjść, to pojawia się wiele głosów ludzi, którzy ci to odradzają, tylko jakby no to pozwala ci osiągnąć ten sukces i dążyć do tego, że ty jesteś w stanie podjąć to ryzyko, tak? Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, więc jak najbardziej, ale czy ja na przykład swoją osobą i swoją postawą dążąc do tego byłem przekorny, bardziej myślę, że chodziło o taką typową samorealizację, gdzie może dla wielu ta samorealizacja była na przekór. Z tego, co wnioskowałem i wyszukałem w internecie, swoje traki zacząłeś udostępniać w 2011 roku. Że jesteśmy z tego samego rocznika, to łatwo wywnioskować, że miałeś wtedy 16 lat, ale w 2016 roku na kanale Newt Bandline ukazał się klip do twojego kawałka Bossman. I teraz takie pytanie, jak ty się wtedy z tym czułeś? No bo ten hype tak naprawdę rósł z dnia na dzień. Ja sam usłyszałem wiele opinii, skąd cię wziął Reto, kim on jest, i ludzie wyszukiwali w internecie. Jak się czułeś z tym, że z dnia na dzień przybywa ci nowy, coraz więcej fanów? Czuję się bardzo dobrze, stary, wiesz, jakby to jest element mojej drogi i to jest świetne, jeśli jakby rzeczy, które gdzieś tam powstają w mojej głowie, ja to przelewam na papier, potem nagrywam i puszczam dalej.
a potem ludzie lecą ze mną te teksty i jakby jarają się tym, co oznacza, że gdzieś tam mają, wiesz, mamy jakąś wspólną fazę, tak? Jakieś wspólne myślenie w jakichś różnych kwestiach, skoro ci ludzie tak to odbierają, to bardzo mnie to cieszy. Ja też nie robię tego w tym celu, tak, żeby to osiągnąć, bo tak jak wcześniej już mówiłem, moja muzyka to jest przede wszystkim główna droga jako samorealizacja, ale jeśli ludzie po drodze podłapują to, jarają się tym i idą za mną, to jest świetne, nie? A że przybrało to tak szybkiego tempa i akurat w przypadku Bosmana było boom i nagle w ogóle ogromny przeskok, to też dla mnie było to ogromnym zaskoczeniem. W rozmowie z Kubą Stemplowskim zapadły mi w pamięć twoje słowa, które zostały najbardziej opublikowane, czyli po Młodych Wilkach dużo ludzi się do mnie przekonało, że tych fanów ci może zbytnio aż tak wielu nie przybyło, bo było ich dużo, ale wielu ludzi się do ciebie przekonało i na przykład ze mną było tak samo, bo mimo tego, że wcześniej słuchałem twojej muzyki, uważałem, że te traki są spoko, tak, to chyba poważnie bym się zastanowił, zanim bym do ciebie podszedł i się zagadał na przykład z tobą wywiad, bo wydawało mi się, że jesteś takim człowiekiem bardziej po trakach, takim bardziej agresywnym i takim... A przyszło to, dlaczego poznaliśmy się, pooglądałem te roundtable na Młodych Wilkach i wyszło na to, że jesteś mega ogarnięty i naprawdę mega kumaty, że tak powiem, wiesz, nie masz problemu z wypowiedzią. Agresja, paradoksalnie agresja w żaden sposób nie koliduje z ogarnięciem, nie? Zależy w jakich sytuacjach. Też pamiętaj, że musimy uwzględnić fakt, że jakby w muzyce ja w pełni wyrażam siebie, tak? Czyli jakby nie zważając na jakąś tam może nie cenzurę emocji, ale jakby no wylewam stricte jakieś tam rzeczy z siebie, które wiążą się też z emocjonalnością i te emocje różnego rodzaju, czasem pozytywne, czasem negatywne w tych utworach czuć, tak? Teraz gadamy na sucho, możemy sobie na spokojnie to przeanalizować, więc też jakby forma wypowiedzi jest inna, nie? No jakby cieszę się, wiesz, cieszy mnie to, że jakby pojawiło się grono osób, którym moje wypowiedzi pozwoliły się do mnie przekonać. Tak czy jak to moje wypowiedzi, to jestem ja, tak? To nie jest żadne udawanie, więc jeśli przez ten akurat element, a nie muzyczny, mogą się do mnie przekonać i sięgnąć gdzieś tam dalej w moją twórczość, to super, nie? I jakby o to mi chodziło. A odnośnie twojej twórczości, jak się u ciebie ukształtował twój styl muzyczny i wizualny, bo myślę, że wyróżniasz się tym na polskiej scenie. Mm-hmm. To tak naprawdę myślę, że była kwestia jakby, wiesz, dochodzenia do wielu rzeczy na pewnym etapie, wiesz, wiadomo, że każdy raper przez długi, długi okres jakichś tam pisania pierwszych tekstów i tak dalej, gdzieś tam nakreśla swój szlak, tak? Kieruje swoją drogą w jakiś sposób tam chce i kreuje swój styl. Wiele rzeczy, wiesz, w stylu wynikają jakby gdzieś tam naturalnie z rzeczy, które wychodzą z mojej głowy. Wiele to są po prostu pomysły bądź inspiracje, które mają na mnie duży wpływ. Więc jakby to gdzieś tam powolutku małymi kroczkami, wiesz, puzzle do puzzla złożyło się gdzieś tam w całość. I w formę, którą przyjąłem i której się trzymam. Może nie przyjąłem, tylko bardziej po prostu, tak jak nawet chyba też mówiłem u Kuby, uzewnętrzniłem, bo jakby nie do końca uważam, żeby mój wizerunek był jakoś tam ściśle tworzony, tylko on po prostu jakby wychodzi ze mnie, to jest jego forma powstawania, nie? Powiem tak, kurczę, no w ogóle zastanawiało mnie to przed tym wywiadem, bo w sumie tak jak dzisiaj do ciebie też napisałem maila potem, że chciałem cię po prostu uprzedzić, że mam zespół Tureta, bo często było tak, że po prostu ludzie nie wiedzieli, różnie reagowali. I teraz pytanie do ciebie, czy przed tym, jak do ciebie napisałem, wiedziałeś, o co chodzi z tą chorobą? Już spotkałeś się już z nią kiedyś? Tak, wiesz co, może tam nie do końca też znam dokładnie, co i jak funkcjonuje, ale miałem wcześniej okazję rozmawiać z osobami też jakby z tą chorobą, więc nie miało to dla mnie żadnego znaczenia przed przyjechaniem tutaj, czy porozmawianiem. Zresztą twoja choroba nie miała żadnego wpływu na pytania, czy formę naszej rozmowy i myślę, że wypadł bardzo fajnie, tak, więc wiesz. Wiesz co, mam jeszcze taki jeden tutaj, taki surprise dla ciebie, znaczy może taki bonus, bo mam takie trzy kuleczki. Ja mam zespół, to wiesz, że muszę mieć więcej na zapas. W każdej z nich jest jedno pytanie, według mnie taka na rozkminę i chciałbym, żebyś otworzył któreś z tych pudełeczek i odpowiedział na nie bardzo szczerze. Dobra. Zobaczymy. Jestem ciekawy, co żeś tam schował, bo to będą jakieś podchwytliwe kruczki. Jestem ciekaw. Dostajesz 25 tysięcy złotych. Możesz zrobić z tą kwotą, co chcesz. Jest jeden warunek, hajs o północy znika. Co byś zrobił tą kwotą? A widzisz, aby pytanie nie jest określone, o której godzinie dostałem hajs. Nie wiem, ile czasu mam zastanowienie. Dobra, nie masz. No dobra, załóżmy, że dostajesz o 12 w południe. 25 tysięcy złotych.
Na pewno to też zależy, jak bardzo ujarany bym był, kiedy bym te pieniądze dostał. Bo to mogłoby mieć może wpływ na odpowiedzialność mojej decyzji. Ale myślę, że pierwsze, co bym zrobił... A nie, czekaj, bo chciałem powiedzieć, że schowałbym skarpetę, ale one o północy znikają, czyli do północy muszę je wydać. Kurwa, jest tyle fajnych sposobów wydania 25 tysięcy złotych. Jeśli, bo nie jestem pewien, nie orientuję się w cenach, ale jeśli udałoby mi się zmieścić, to kupiłbym sobie kruka i postawiłbym dla niego taką dużą klatkę gdzieś na podwórku, jak już, no nie wiem, musiałbym być bardziej ustawiony, może kiedyś sobie walnę jakąś widlę z basenem, tak? No załóżmy, wybiegając gdzieś dalej, to chciałbym sobie kupić kruka i go hodować, więc jakby, gdyby udało mi się przygotować formę hodowli i tego kruka za te 25 tysięcy, bo nie wiem, czy by się udało, ale jeśli bym się zamknął, to bym z tymi pieniędzmi zrobił. Chcesz jeszcze otworzyć te dwa pozostałe? Czy może... Tak, bo mi się to spodobało. A tutaj mi trochę zabrakło może pomysłowości. Zobaczymy, co jest dalej. Bo chyba, że miałeś te pytania przygotowane kogoś innego i ja teraz, wiesz, tutaj... Nie. Lecimy dalej. Dostajesz możliwość zmienienia jednej rzeczy na świecie, która cię denerwuje. Co by to było? Wszyscy chujowi raperzy by umarli. Wiem, że na pewno ktoś coś skomentuje, że ja też bym był martwy. Ja się z tym nie zgadzam, ale tak. Trzecie. To oczywiście było takie w półprzynośnie, bo tam będzie, że życzę ludziom śmierci, a to jest chyba podobno złe. Masz do wyboru wcielić się w ulubionego bohatera filmowego lub zwierzę. Co byś wybrał i dlaczego? Tu się podoba mi ten motyw, że zwierzę. Chciałbym zmienić się... Czekaj, że mnie palną, bo potem się okaże, że jakieś zwierzę potem ma jakieś dziwne cechy i... W orła chciałbym się zmienić, gdybym mógł się zmienić w zwierzę. Jeśli... Ptactwo to też forma zwierzęcia, tak? Się zgadza wszystko. Tak, w orła chciałbym się zmienić. A dlaczego w orła? Wiesz co, bo z góry są fajne widoki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chciałbym to oglądać z góry. Dobra, to tak już na koniec, żeby tak na rodzinie, bo tam już fani, fanki czekają, żeby podpisać płyty, zrobić sobie zdjęcia. Tak zupełnie na koniec, żeby już wychillować. Czego życzyć ci na przyszłość? Wiesz co, chyba tego, żeby to wszystko szło w tą stronę, w którą idzie, bo na ten moment chyba nie chciałbym nic zmienić. Dobra, to dzięki za rozmowę i powodzenia. Dzięki wielkie. Piąteczka.